A bywa jeszcze taki moment u ciebie wrócił, że się czegoś wstydzisz? Tak, tak serio, tak? Tak, masz tak, tak? Tak, tak. Jak robię coś niezgodnie z tymi źródłowymi prawami i widzę, że po prostu wymiękam, to mam od razu taki moment, że się wstydzę. Jak gdzieś tam się rozzłoszczę, jak się obrażę, jak w jakąś słabość, jak nie panuję nad sobą. Mhm. Jaki to jest moment właśnie, że nie panujesz nad sobą? Czyli przekraczasz... Na przykład wkurzy mój ojciec, to po prostu, wiesz... Ale co, czy co, on trafił w moment, czy... Bo to relacja z ojcem jest zupełnie inna niż z kim innym, no bo no to tak, jest... No zawsze najbardziej wkurzają nasi najbliżsi, bo oni są najbardziej do nas podłączeni i najbardziej nas potrafią trafić w ten, więc każda taka sytuacja, kiedy wymiękam, no to od razu po prostu się tak trochę wstydzę. No wiesz, też wiem, że ten wstyd to jest najniższa wibracja, mm-hmm. Nie pielęgnuję tego w sobie i nie chcę w tym za długo trwać, ale też sobie na to pozwalam. No, też nie pałuję się z tego względu, że tam wiesz, no, jestem też tylko człowiekiem. Lubisz, jak ktoś robi zdjęcia, czy jest to ci obojętne? Przywykłem. Taka praca. Okej. Okay. Ostatnio zapominam w ogóle przedstawiać ludzi, którzy są tutaj gośćmi, więc może tym razem się poprawię. Może. Włodek Dębowski, paprodziad. Bardziej paprodziad, czy bardziej Włodek? To jest mi obojętne. Po coś to wszystko sobie ludzie nazywają kogoś, nie? No. Żeby było łatwiej. Kiedyś potrzebowałem tego, jakoś tak zostało, więc... Fajnie móc sobie też samemu nadać imię. Nie być podporządkowanym tylko pod to jakieś tam... Rodzice chociażby? Wytyczne. Ciekawe, nie? A paprodzie? Pewnie teraz bym sobie jeszcze jakieś inne nadał, ale już nie chcę przesadzać. Wystarczy mi. Kurde, ja to jestem pod wrażeniem, jak ty się uspokoiłeś, nie? Po prostu... No... Troszkę tak. Proszę Państwa, to będzie mało treści, więcej zdjęć. Nie, no żartuję. Dobra, ja mam takie swoje standardowe pytanie. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, czy ci może ktoś zdradził, na przykład Piotrek. Nie. Moje pierwsze pytanie brzmi, kim jesteś? No, fajne pytanie. Też sobie często zadawałem i zawsze na pierwszym miejscu sobie stawiałem odpowiedź, że człowiekiem. I rozważałem sobie, czym jest człowieczeństwo. Oczywiście na różnych etapach życia troszkę to się różniło, ale jednak samo podejście do tego tematu, że jednak to bycie człowiekiem jest najważniejsze, pozostało. Potem jestem dzisiaj, na ten moment, jestem po byciu człowiekiem, jestem mężem, ojcem, paprodziadem i tak dalej, i tak dalej. Kropeczką we wszechświecie. Falą w oceanie. Oddechem. A ocean jest falą i tak dalej. Fajny tekst ostatnio słyszałem, że właściwie codziennie umieramy i codziennie się rodzimy, nie? Tylko sobie nie uświadamiamy tej śmierci, która jest codziennie bywa. No tak, ten sen to jest trochę taka podróż znowu gdzieś do tych... Znikamy w ogóle ze świata jakby, nie? Właściwie Włodek zasypia i go nie ma. Takim tutaj jakby on nie jest, oczywiście sobie leży, śpi. Ale go nie ma, też fajna perspektywa tego rozumienia. Słyszałem jakieś takie legendy o jakichś tam dawnych pra-pra-przodkach naszych, że byli tak połączeni z przyrodą, z tym światem duchowym, z kosmosem, że robili sobie takie podróże świadomie, pod kontrolą. I służyły one właśnie w wzrastaniu. Mhm. To nie było drogą na skróty? To było po prostu korzystanie z narzędzi, jakie się wtedy posiadało, do jakich był dostęp normalny. Mhm. Nie było w tym nic dziwnego, nie zażywało się do tego żadnych specjalnych jakichś tam kluczy, tylko po prostu sobie kładli się nagle gdzieś tam pod jakimś starym dębem czy coś i sobie dusza leciała się pozbierać, różne zaktualizować. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Mhm. Procesorek. Śmiesznie też to nazywasz. No podobno to też czasami trwało dosyć długo, że na przykład sobie to ciało leżało do 2-3 tygodnie. Pod tym dębem? W takim marazmie, jakimś takim hibernacji jakiejś.
I potem sobie dusza wracała i znowu sobie śmigała już. I to ciało sobie było, żyło, funkcjonowało? Sobie było w takim... Trochę jak niedźwiedzie. Faktycznie ktoś mi tym coś ostatnio gdzieś coś... No. Są tacy gdzieś tam, co medytują do tej pory, gdzieś poukrywani po dziurach w Tybecie, czy gdzieś tam w różnych miejscach, co tak potrafią się... Dobrze, to niesamowicie świat, system, tak nazwę to świat, no bo świat to nie. System, społeczeństwo, jak potrafił nas cudownie omamić wszystkimi rzeczami, wiedząc jak my funkcjonujemy, sprawi, że jesteśmy cały czas w strachu, czy cały czas, zdecydowana większość. Podłączyć nas do tego swojego obrazu, dzięki któremu na nas żeruje. Niesamowite. Przecież ty już od ilu lat już tak naprawdę przenikałeś, jakby wpuszczałeś te fajne treści, w sensie te, żeby szukać prawdy, autentyczności, stąd autentyczny portret w swoich tekstach, nie? Kiedy u ciebie było takie już, bo przebudzenie to nie jest moim zdaniem tak, ja sobie teraz myślę, że a od dzisiaj to ja już jestem, pan proszę 2.0, przebudziłem się, patrzcie, słuchajcie w ogóle. To jest proces, który moim zdaniem się chyba nie zakończy, nie? To sobie nie, będzie... Nie, zakończyć to się, nie wiadomo czy to się, czy to w ogóle ma koniec. Tutaj tego Włodka mam, wiesz... No tego jakiś tam się zakończy, tego biorobota tak. Tak. Ale ogólnie to ta zmiana u mnie no jest od... Trudno powiedzieć od kiedy. Bo to tekstach wybrzmiewało najbardziej. No pamiętam jeszcze tą płytę, gdzie był Galeo, no to tam było coś, trochę było bliskość natury, mam wrażenie, ale tak jak w kolejnej płycie to nie było, bo teksty też jakby komunikują twoje... Myślę, że gdybyś tam przyjrzeć jakimś konkretnym piosenkom, to można by było więcej wyczytać. Ja pamiętam z pierwszej płyty, taki właśnie jeden z moich ulubionych tekstów, który dla mnie był takim też jednym z kluczowych a potem dla całej mojej ścieżki życiowej, z piosenki Wonky Funk, która też stała się tytuł trochę takim opisem tego, co zespół gra, było tak używane. Tam był taki tekst, bo na Wonky Wana każdy może wejść, bo na Wonky Wana każdy może przyjść. Czyli pokazanie, że jesteśmy tutaj wszyscy równi. Ostatnio słyszałem takie piękne powiedzenie, że co by tam się nie działo, kto jaki, kim nie był i tak wszystkich nas zrównają groby i to jest jakby ten, no pewnie. Ten sens też w tym, że tutaj po co się dzielić, po co się kłócić o jakieś pierdoły, jak można być po prostu tutaj zupełnie inaczej żyć, gdy się nie obciążasz takimi jakimiś destrukcyjnymi energiami, jak jakaś tam uraza, pretensja, złość, to wszystko są... No tak, Hawkinsa, wszystkie te świadomości. To wszystko są też ubytki energetyczne, które powodują, że wchodzimy w wibracje choroby, śmierci, skracamy sobie życie, albo przynajmniej je sobie uprzykrzamy. Ale znowu ty potrafiłeś mieć, za przeproszeniem, niewyparzony język. I do tej pory potrafię, bo ja też się cały czas tylko uczę. Siedzisz teraz grzecznie i spokojnie czekam, czy zaśnie pieprz. Ale to trochę jednak zdjęcia cię sprawiają, że lekko czujesz się poddenerwowany, czy w ogóle luz masz? Nie. Bo nie jeden siadał, mówi, że luz, ale na koniec wychodziły tiki nerwowe albo coś tam i tak dalej. No ciekaw jestem. Nie, czy... ja się bardzo, bardzo dobrze czuję w takich sytuacjach, bo już pogodziłem się z tym, kim jestem w życiu, między innymi, poza tym, że jestem człowiekiem, no to jestem narzędziem, słupem ogłoszeniowym. To pięknie wybrzmiało. I tak. I to kim jesteś słupem ogłoszeniowym? No to powinno być w porządku. No tak, to jest jakby takie moje też motto, że poddaję się temu, co... Że funkcjonuje się w jakichś tam realiach, że do tego jest potrzebne tu sobie zrobić zdjęcie, tu coś tam, nawet ostatnio sobie Instagrama założyłem. Co prawda nie ja go prowadzę, bo nie mam komórki, która to obsługuje, ale gdzieś tam funkcjonuje też w tej rzeczywistości wirtualnej. Też trochę na zasadzie takiego szpiega z krainy słonecznikowców, bo próbuję dzięki temu odciągać ludzi stamtąd, żeby częściej jednak zerkali jeszcze tutaj w real, który być może na pierwszy rzut oka nie jest tak ciekawy jak ten świat wirtualny, w którym teraz już po prostu tak chętnie wszyscy siedzą. Dopaminka, nie? Ale jednak jak się przypomni, o co w tym chodzi, no to znowu się zaczyna podobać tutaj ta rzeczywistość. Doskonale cię rozumiem, no bo też tak już uciekałem, że tak powiem, z tego miasta 10 lat temu, więc
To było naprawdę ten kontakt z przyrodą, ja się zastanawiam. Ale to trzeba było do tego dojść. Tak, dojść, nie ma też czegoś takiego, że no, słuchajcie, Włodek teraz powie 10 zasad fajnego przejścia, próby oświecenia, musicie na przykład, może fajnie było, przestali jeść mięso, oglądali telewizję, przestali komórkę odstawili i tak dalej. I to nie jest tak, nie? Czasem jest, wiesz, niektórzy tak? Akurat gdzieś tam dusza czeka na taki impuls, na taki bodziec. I spotykam takie osoby, które mi mówią, że wystarczyło, że nagle gdzieś obejrzał jakiś wywiad, czy wiesz, usłyszał jakiś tekst w ogóle w piosence. I nagle spyk, coś tam w nich przeskoczyło, że już tam się, wiesz, zbierało. Aczkolwiek no, ten proces tego zbierania się wcześniej też musiał być, więc... Więc tak, jeżeli się u kogoś nie zbiera, no to się nie da go tak na siłę przestawić. Traumatyczne wydarzenie, w sensie śmierć, wypadek, bywa takim też punktem zwrotu, mam wrażenie, jakieś silne doznanie. Tak, dlatego ja też, widząc, że to tak funkcjonuje, postanowiłem wyprzedzić trochę jakiś tam los. I nie, co zrobić? Postanowiłem nie doprowadzać się do takich sytuacji, które miałyby mnie motywować. Wolałem skorzystać z tych sygnałów subtelniejszych, które i tak dostawałem, bo dostajemy najpierw subtelne, potem one się coraz bardziej nasilają. No tak. I mam wrażenie, że gdzieś tak trochę szedłem po bandzie i długo nie widziałem tego, co się dzieje, ale mam wrażenie, że to też był czas potrzebny dla mnie do tego, żeby... Mówisz o alkoholu, narkotyki? No, różne rzeczy. Alkohol, narkotyki, jakieś wiesz, niebezpieczne, ekstremalne tam zabawy, no, awanturki. Opuszczone fabryki, właśnie no chodzenie po zarwanych dachach i dziurawych jakichś kuźwa strychach, no to wiesz. Jakby, wszystko wiesz, teraz pomyślę, że mój syn miałby to robić, to po prostu... No właśnie, i co? Mam wrażenie, jakby miał wybuchnąć zaraz. Ale on to być może też by nie chciał doświadczyć, no cholera wie, zresztą po takich genach... Wiesz, no też jednym z wątków, który też rozkminiam sobie w trakcie, to jest to, że przepracowując te różne traumy swoje, a także i rodowe, mam wrażenie, że wygrzebuję spod tego naszego rodowego dywanu ile się da, po to, żeby on już mógł mniej. Ale samo to, że on w ogóle tu nie chciał przyjść, bo już był taki bajzel, już było znakiem tego, że jest po prostu tego dużo i że trzeba w końcu coś z tym zrobić. Tak. Że albo się po prostu no, w końcu coś zrobisz, albo faktycznie, no nie wiem, trzeba będzie to samobójstwo rodowe popełnić i nie przekazać dalej już życia. Takie miałeś myśli? No w sensie takie miałem myśli, takie miałem, w takim byłem programie. A miałeś kiedyś myśli samobójcze? Kiedyś tak. Tak. Kiedyś tak, ale bardziej mówię o takich myślach, że nie chcesz mieć dziecka, nie chcesz przedłużać rodu z jakichś tam różnych względów. Każdy jest dla mnie zrozumiały, bo sam takie miałem kiedyś plany, no ale na szczęście coś poszło nie tak. No. Wróćmy do tego punktu kluczowego, który myślisz, że był takim przełomowym jakby dla Ciebie. Może go pamiętasz, że faktycznie coś tam zaczęło Ci, że to, w czym żyjemy, nie do końca jest autentyczne, wiesz, jakby, że coś tutaj mi śmierdzi, tak to nazwę, wiesz, kolokwialnie. Ja to czułem to zawsze gdzieś, tak? Wiesz, między wierszami, tylko nie miałem siły, odwagi, wiary, konsekwencji potrzebnej do tego, by sobie jakoś z tym się wziąć za bary. By to zrozumieć. Ostatnio na przykład sobie rozważałem taki temat, jeden z moich najmocniejszych programów takich lękowych, który gdzieś tam mnie do właśnie między innymi do myśli samobójcze, jakieś depresje, stany depresyjne. To był lęk w ogóle przed życiem, przed chorobami, przed śmiercią, przed który był wywołany, jak się potem okazało, w ogóle tym, że ja byłem bardzo chorobity. Że moja, tak, że moi moja mama jest bardzo chorowita, że dzieci umierały w rodzie, moja mama 3 razy poroniła, babcia kilkanaście podobno, więc no po prostu byłem cały tym przesiąknięty, takim lękiem o życie, że ciągle grozi ci po prostu jakieś niebezpieczeństwo, że cię zaatakuje jakaś choroba, że cię zaatakuje jakaś po prostu katastrofa życiowa. A kiedy odkryłem tę wiedzę, która przyszła nagle, wiesz, z biologii totalnej, z ustawień, o tych porządkach, o tym wszystkim, jak zobaczyłem, że to nie jest tak, że po prostu to czyha na nas i nas atakuje i nie mamy na to wpływu, tylko że jakby to wszystko w pewnym sensie są konsekwencje naszych rodowych albo i naszych życiowych decyzji i że mamy na to wpływ, że możemy to próbować coś z tym robić,
No to nagle, kurde, powiem Ci, jeden z największych głazów kamieni, bo to nawet nie można powiedzieć kamień z serca, tylko głazior. Tak zwany game changer, jak to mówię. No i to było takie, ten proces długo trwał, bo ja, wiesz, to też nie tak od razu się do tego przekonałem, że tak jest. To też trzeba było, nigdy czymś takim nie słyszałem. To trzeba było być mocno elastycznym, żeby przyjąć taki, wiesz, nowy paradygmat, światopogląd bez jakichś zawirowań życiowych, ale że lubiłem ekstremalne doznania, no to też takie ekstremalna wiedza też mnie fascynowała w pewnym sensie, no ale tym razem się okazała bardzo zbawienna dla mnie, bo przestałem się bać tak bardzo chorobliwie o zdrowie. Ale jak to się procesuje, w sensie jak się z tego uwalniasz może z tych jakby traum rodowych? To właśnie w ustawieniach Hellingera? Też głównie. No, uświadomienie sobie tego faktu, że to nie twoje. Bo jest tak słynna książka ostatnio, ona krąży, nie od ciebie się zaczęło chyba, tak? Tam, gdzie jest ten przykład myszek podawany, pamiętasz to pewnie, tak? Że jak mrożonym prądem, no to do piątego pokolenia. No więc my też to niesiemy, jakby to jest super odkrycie. Jak ty sobie z tego wychodziłeś, że tak powiem? Wiesz co, no chodziłem na te różne ustawienia i tam sobie przyglądałem się tym wszystkim różnym tematom, zwłaszcza właśnie śmierci dzieci. Które po prostu sobie opłakiwałem dużo. Miałem taką rozkminkę, że ja też jestem w takim ruchu do śmierci, bo jakby czuję się winny temu, że one nie żyją, a ja żyję. Mhm. Tak moja dusza jakby to sobie tłumaczyła, że byłem w takim poczuciu winy, że czemu, wiesz, ja niby mam żyć, skoro oni odeszli. A zrozumiałem dzięki tej pracy, że właśnie, kurczę, to wszystko była ofiara po to, żeby się w końcu udało przekazać to życie i żebym ja mógł teraz za nich wszystkich żyć dalej i dalej to życie przekazywać. Więc jakby czuję, że teraz nie dźwigam już na nich tej winy, tylko jakby wręcz jestem uskrzydlony tym wsparciem, które dostaję i że oni się cieszą, że mnie się udaje. Piękne. Zupełnie odwróciłem to wszystko i to jest... Mam wrażenie, też dosyć taki temat, który zwłaszcza w naszej kulturze, filozofii tej, gdzie dużo pokutujemy i się przepraszamy za grzechy i winy. No to jest... Kościół katolicki nie chce na ten temat wchodzić, bo to jest strasznie trudne, też nie chcę. Dla mnie to nie jest trudne, bo ja też to rozumiem, jakby jest to taki etap, jest to pewnego rodzaju też skorupka, dzięki której ma coś tam w środku dojrzeć. I jak już tego nie potrzebujemy, możemy wiesz, tworzyć coś nowego. Ważne, żeby nie patrzeć na to wszystko, w czym tkwiliśmy z osądem, z pretensją. Że to tak wszystko było nam potrzebne jakoś gdzieś na jakimś etapie. Tak teraz na to patrzysz? Na wszystko tak patrzę, wiesz. Tak sobie zacząłem patrzeć na rodziców i wtedy mi się to przekłada już na całą rzeczywistość. A z tatą jak? Pracuję z tematem. Mój tata żyje i macie ciągle... Kontakt? Tak. Nawet dzisiaj u niego byłem. I to jest też mój nauczyciel, cały czas hardy, konsekwentny. Zresztą mama też. Żyją, więc ciągle mi sprawdzają, jak tam u mnie te procesy przebiegają, na jakim jestem już etapie. Jak już tylko sobie wydaje, że już jest, że już jest naprawdę nieźle, to się nagle okazuje, że oni potrafią te pięty Achillesa znaleźć. W sposób oczywiście taki, że pozornie mnie się wydaje, że ja tu znowu, kurde, już z oni wyprawiają, że ich muszę znowu nauczyć, że ja znowu się robię ten większy. I znowu wtedy, kurczę, przychodzi ten moment, no znowu, tutaj jest do przerobienia. I ego, i coś, i tak dalej, nie? O. Ale relacja z ojcem jest okej? Po prostu tak, czy tak, gdzieś tam... Tak. Momenty były bardzo trudne, mega. Ale też rozumiem, z czego to wszystko wynika. No, pracuję z tym tematem tych wzorców męskich i tej całej historii. Umiem patrzeć na to, kim są moi rodzice przez pryzmat tego, co ich w życiu spotkało, co spotkało ich to pokolenie, rodziców nie? I tak dalej właśnie, więc to powoduje, że jakby nie mam takiego jakiegoś nie noszę żalu, pretensji. Prędzej do siebie, że po prostu czegoś nie jestem w stanie zrozumieć, wybaczyć, nie wiem, coś
bardziej w tę stronę. Niedawno usłyszałem, jak wielki wpływ miało to, że nie byliśmy, na przykład ja nie byłem dość długo, moja mama chyba tylko miesiąc mnie karmiła piersią i to podobno jest ogromny wpływ na to, że jakieś tam historie będziemy się wrzucić. Czy to pierwsze moje programowanie i tak dalej. No, ale tak. Wtedy właśnie były takie dla tych matek młodych, że karmię cię w stałych porach, butelka w gębę i do widzenia, nie? A dziś każde czasy się jakimiś tam dziwnymi. Ale chodzi mi o to, że jakby zauważam po prostu ostatnio, że ta ewolucja ewolucją, ale jakby, że jednak co pokolenie, to ono jest z automatu o coś tam świadome bardziej, nie? Się uświadamia. No, widzisz to? W wielu kwestiach tak. No, może edukacyjnych nie, może z tym. Może nie cała ludzkość, ale na pewno są przejawy, że to widać, że to ewoluuje bardzo. To jest piękne. Że się ta świadomość zmienia. Chodź, Krzysiu. Że gdzieś tam jest część ludzkości, która mam wrażenie, że gdzieś tam na tej równi pochyłej się właśnie w ten cały transhumanizm, w takie kurde odmóżdżenie gdzieś zatapia i takie oddanie odpowiedzialności, oddawanie odpowiedzialności za w ogóle wszystko najchętniej, przez to, że nie czuję wewnętrznie siły do brania tej odpowiedzialności, bo już nie ma tego, te soki rodowe tak nie płyną już. Bo już coraz więcej tych blokad tam powstaje, coraz więcej pod dywanem. A znowu inna część cywilizacji. Mów, sorry. A znowu inna część. Widzę cię. A znowu inna, druga część się gdzieś tam rozwija w tą drugą stronę, więc to... No ale to jest naturalny element. To jest trujący kwiat. Dywersyfikacji w przyrodzie. No teraz wycof, jak to mówią. Próbuję. No chodź, nie lękaj się. Idź tam się połóż, tak. A. Teraz mi. No tak. Dzieje się, to są piękne rzeczy, o których mówisz, tak? Tak samo, znaczy no... Dobra, wrócę sobie teraz do łąki. Łąki. Czy tam... Ta afera cała trwała, no bo rok temu? Czy to było wcześniej? No tak, jak Ukraina, nie? Mhm. To był taki gruby temat. Czułeś, tak, że musisz tak jakby komunikować? Przecież są takie zespoły, w których jakby lider, że tak powiem, wokalista coś tam mówi, ale oni to akceptują. To takie wzburzenie to było. Chcesz o tym powiedzieć? Masz przestrzeń na to? No, staram się żyć transparentnie, więc w miarę, wiesz, no nie wiem... Twojej perspektywy, no bo wiadomo... Nie wiem, czy będę potrafił być super obiektywny, ale... Jakby umiem na to spojrzeć ich oczami i rozumiem, co się wydarzyło. Wiem, czemu tego jakby nie potrafili zaakceptować, znieść. No, nam długo było już trudno razem ze sobą, to już wcześniej. I się na to zanosiło po prostu, że coś tutaj się wydarzy. Ja to przeczuwałem. Okay. Nawet poniekąd troszkę może tego chciałem, bo już byłem zmęczony tym stanem, w którym tkwiliśmy, że z jednej strony byliśmy już gdzieś tam całkiem na niezłym levelu, spory sukces, a to było takie już utrzymywane trochę na siłę, żeby właśnie ten sukces utrzymać, żeby gdzieś tam iść dalej. Takie miałeś poczucie? No myślę, że wszyscy mieliśmy takie poczucie, takie były też argumenty, żeby wiesz, nie robić nic przeciw zespołowi, bo dla dobra właśnie zespołu, dla dobra tych wszystkich, którzy pracują, dzięki temu mają pracę, jedzenie i tak dalej, nie? Okej. Okay. No, ale tęsknisz za tym trochę czasem teraz? Otóż rok takiej ciszy. No, na pewno, wiesz, no pewnie, tej że energii tak. Właśnie, która była, jak zaczynałeś się koncert, to wiesz, no, emocje, energia, endorfina, to była taka petarda, że no. Ja mogłem tylko iść na pierwszą piosenkę czasem i jakby już dawkę przyjąłem. Pewnie, że tak, no. No, a z drugiej strony też jak widzę, wiesz, co się wydarzyło potem, ile nowego się pojawiło, to nie wyobrażam sobie, że miałbym, nie wiem, chcieć cofnąć czas. No, mnóstwo się wtedy rzeczy wydarzyło. Łącznie z tym, że dzięki tej przerwie, która jeszcze tam wtedy jeszcze dzięki obostrzeniom pierwsza nastąpiła w koncertowaniu, no to w końcu się też pojawił mój syn na świecie, no bo to też byłem w takim pędzie, w takim trybie, w takiej ciągłej też walce o to bycie jakimś tam samcem alfa, raz na wozie, raz pod wozem, to też miało wpływ na to, że czasami wracałem do domu, wiesz, wykastrowany zupełnie. I nagle jak to się skończyło, zasadziłem sad,
zacząłem, wiesz, być bliżej z żoną, zaczęliśmy, kurde, tworzyć to miejsce nasze na ziemi. Co ty mówisz? I nagle się pojawiło. I to jeszcze zupełnie w Axis Mundi. Taki był moment wtedy. Wyjątkowy. Czyli kolejny przykład na to, że to nam, wielu osobom to pomogło. W sensie lockdownu. No, musiał się świat zatrzymać, żeby nam pomóc z tym tematem. A przy okazji też wszedłem na nową ścieżkę swoją życiową, bardzo ciekawą. W zgodzie ze sobą wprawdzie, mam wrażenie. To już wtedy tak naprawdę się zaczęło to dużo dziać, nie? Pamiętasz koncert? Zawsze byłem w zgodzie ze sobą. Czy coś czasem oszukiwałeś, udawałeś? Miałeś takie czasy, momenty, że sami nie byłeś tak w zgodzie ze sobą? Chyba nie. Może jakieś delikatnie gdzieś tam trzeba było komuś zagrać, wejść do TVP i zagrać playback, nie? Jakoś sobie też to potrafiłem wytłumaczyć. Tak? Mnie było łatwiej, bo ja nie byłem muzykiem, więc ja byłem słupem ogłoszeniowym, już dosyć dawno sobie to uzmysłowiłem, więc to mi pomagało w tym, by po prostu siać, a nie zastanawiać nad formą siania. Mhm. Mnie interesowało tylko, żeby rzucić te nasionka, ten przekaz, tę treść, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób praktycznie, nie? No aczkolwiek zdarzały się tam takie różne sytuacje, gdzie tam się czułem jakoś potem niekomfortowo z czymś, no ale to nie było tego dużo. Ja raczej zawsze dosyć, tak można powiedzieć, nawet radykalnie gdzieś tam pilnowałem tych swoich jakichś tam granic. Kiedyś to były granice troszkę w drugą stronę, bo jak byłem imprezowy, no to wymuszałem klimat imprezowy wokół siebie. I że tak powiem, jak ktoś nie chciał imprezować, no to ja, no. A ile nie pijesz alkoholu? Ile? No. Bo już nie pijesz w ogóle jakoś tak chyba, nie? No. Już nie liczysz. Nie wiem, z 5 lat. Alkoholu krócej niż zioła, bo pierwsze rzuciłem zioło. Mhm. Pierwsze mi zaczęło przeszkadzać, że już się po prostu zacząłem źle czuć. Mhm. Pamiętam koncert na Woli. Po pierwszym lockdownie, być może Łąki, gdzie tak... Pamiętasz Parku Sowińskiego? No, pamiętasz te pierwsze paradoksy, że trzeba było w maseczce wchodzić przez bramkę, ochrona ci kazała ją założyć, po czym wszyscy zdejmowali za, a ty pierwszą rzecz, jaką zrobiłeś, proszę się przytulić do osoby z boku, nie? I to po prostu było najlepsze, co mogłeś zrobić, nie? No. Cała ta historia. Piosenka Pleń to była, wtedy czułem, że wywrotowa nagle się okazała. To było mistrzostwo świata. Dużo też słyszałem o tym, o tekstach, na które zwracasz uwagę, w sensie, no bo mama twoja jest polonistką, ty tekściarzem, ty to tworzysz, słyszysz. Jakiś taki był podcast czy coś, nie wiem, czy to u ciebie, czy u kogoś, widziałem właśnie zastanawianie się nad słowami. Ta cała etymologia i znaczenia re, dobrze pamiętam? Mhm. A powietrze się zastanawiałeś słowo? Powietrze? No. Jak ja je odkryłem tak po prostu, to takie było wow! Po? Powietrze. Stąd takie to proste słowo jest. Jest taki gościu, co się nazywa Prometej Wyzwolony. To może u niego byłeś. Ale też jest drugi, Andrzej Rady. Rady się nazywa. I to są goście, którzy rozkminiają bardzo, w bardzo ciekawy sposób, co jest ukryte w tym naszym języku. Że wykazuje on energię, właściwości, że jakby jest bardzo stary i są zawarte w nim właśnie konkretne informacje, przekazy, które... No tak jak ogólnie i wiedza na różne tematy i taki na ten została zmodyfikowana bardzo po to, żeby nas odcinać od tych źródeł zasilania, takiego źródłowego zasilania. Tego Wi-Fi boskiego, czy jak to nazywasz? Ja to wszystko kupuję, jakby jest mi to bardzo bliskie. Tylko... Fajnie. Tylko chodzi mi o to, że no... Nie jest łatwe życie, wiesz. No dlatego, jak żeśmy chwilę rozmawiali przed jeszcze spotkaniem, tak jak powiedziałem, pierwszy raz mnie wyrzucono z Wonky One za to, że byłem za bardzo rock'n'rollowy, a teraz musiałem odejść, bo byłem już za mało rock'n'rollowy. Za bardzo się przyczepiłem tych różnych spraw, tych wiesz, tej pracy z duchowością, tej jakiejś pracy z widzeniem morałów, czy moralnością, czy no, z takim,
no z takim radykalnym w ogóle wejściem w tę duchowość, można powiedzieć, bo to trudno to też nazwać. To jest, wiesz, ja mówię swoim językiem, ktoś może to w ogóle nagle z zewnątrz inaczej nazwać. Oczywiście. Czyli, że mi po prostu peron odjechał, jak to często słyszałem. Mhm. Zresztą bardzo fajne określenie. I tak, no i to... Ja widziałem, że chłopakom jest ze mną ciężko, ale nic nie byłem w stanie z tym zrobić, no bo mnie też było ciężko, więc tak naprawdę stało się najlepsze, co się mogło wydarzyć, no. Szkoda, że to musiało tak pierdyknąć, no ale jak jest, wiesz, jak się długo zbiera, jak są wielkie w tym emocje, a ta miłość, która, wiesz, nasza, tam my się wszyscy bardzo kochaliśmy i kochamy nadal, tylko że ta miłość się troszkę zamieniła w taką... To tak jak w związku przecież. No dokładnie, no. No inaczej jest na początku, inaczej jest jakby dalej, wiesz, w no ale też kwestia jest tego, że, wiesz, im bardziej świadomi ludzie, tym bardziej też potrafią się już rozwodzić bez jakichś tam... Że to nie było to. Bez wybuchów aż takich, nie? Ale tutaj się nie dało, no za dużo to było już... Za dużo wszystkiego, za dużo emocji, za dużo, za bardzo to też wszystko tak na oczach ludzi, nie? Bo gdzieś tam jak to umieszczałem te różne posty takie swoje kontrowersyjne, które faktycznie czasami być może były gdzieś tam w ogóle okant dupy potłuc, ale ja też czułem presję, że nie mogę tego robić, że po prostu muszę uważać, co ja robię, że po prostu przynoszę tutaj, wiesz, szkodę robię całemu zespołowi. I tak dalej, a jak ja czuję taką presję, że czegoś nie mogę, no to wtedy jeszcze na przekór, kurde, pokazuję, że mogę, więc się zdarzało, że po prostu już czasami głupoty udostępniałem, no ale... Teraz to widzisz jakby z perspektywy? Widzę, ja to już nawet wtedy dosyć szybko widziałem, ale też widziałem, że jakby to jest potrzebne, ten proces cały jest taki potrzebny, bo po prostu... W czasach, gdy tyle się mówi o wolności słowa i nagle tyle rzeczy nie wolno mówić, no to ja stwierdziłem, że po prostu pokażę, czym jest ta wolność słowa. No i tak skończyłem, no. Jak skończyłem. To pokazałeś. Takie hasełko, kuźwa, wiesz, jakich wiele teraz wyświechtane, no. Wolność, że to jest, to tolerancja jest, ale represywna, o. Jak tolerancja? Ja pamiętam, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie na Woli i tak jakoś wyszedłem na Bosaka, mieliśmy teraz ogródek przy mieszkaniu na parterze. No dobra, to ja tak już mówię do mojej Magdaleny, chodźcie, przejdziemy dookoła osiedla, pójdę sobie bosa. Ile ja miałem 10 minut? Ile ja miałem spojrzeń i komentarzy? A patrz, jakiś debil. Zobacz. Boże, to ty się musisz mierzyć z tym po prostu? Cały czas, pewnie masz już to głęboko w dupie. No dzisiaj słyszałem akurat. O, przebierańcy, Jezus, małe przebierańcy. Ile lat ty chodzisz już boso? Przecież to już... Teraz już nie wiem, już z 10, no. No i o ile rozumiem na łąkę z tą intencją pójść do lasu gdziekolwiek, po górach, to po tym betonie, to nie widzę tej intencji, w sensie... Nie, bo to nie jest tylko taka intencja, żeby się, wiesz, być w przyrodzie, ale też i taka wygoda, bo ja po prostu, wiesz, mi się przyzwyczaiła noga do tego, że się wietrzy cały czas. Jak zakładam nawet, nie wiem, klapki, to już czuję, że mi się, kuźwa, poci ta gicza, już mi jest niedobrze, jakbym się, wiesz, folią, kuźwa, streczę owinął. Więc ja już po prostu chodzę, bo mi się tak noga przyzwyczaiła do chodzenia takiego. Po prostu. Wolny. Wolna stopa. I w telewizji, i gdzieś tam, i zima, i wośpowy koncert, jakiś łąk. No zimą to nie chodzę, zimą to nie chodzam po normalnie na bosaka, ale tam jak gdzieś są jakieś koncerty czy coś. No to wypadasz, no. To piękne. Zmieniłbym teraz tło. Chwila przerwy. I widzimy się zaraz. O tak. Jest super. Dobra. A masz jakieś marzenie w ogóle? Staram się już nie mieć marzeń. Żyć chwilą? Nie, staram się mieć plany. Okej. Okay. Intencje energetyzowane. Tak, takie, jakby... takie konkretne obrazy, bo marzenia to takie już... Bajki. Wiesz co, no, wolę konkretnie energię ukierunkowywać. Czyli sprawiać tak, żeby marzenia po prostu były planami, obrazami, które się mają prędzej czy później zmaterializować. I do obiektywu, jak coś robię ci, dobra, tu. Czy co? Tu się patrz w oczy. O, tu. Ale kurde, dzisiaj będzie... Opowiedz o tej energii. Ja coś tam o niej wiem. Pewnie ty też coś nie wiesz. Jestem ciekaw twojej perspektywy. Czym jest energia? Energia życiowa, to potocznie się mówi chi.
którą mamy gdzieś tam w sobie, którą ciężko jest odbudować, łatwo stracić. I po prostu od kiedy poznałem te prawa, które rządzą tymi energiami, zacząłem bardziej o nią dbać, by jak najrzadziej ją tracić tak bez potrzeby. Mm-hmm. Żeby wszystko, co robię w życiu, gdzieś tam jednak dawało potem jakiś efekt tego, tej energii, nie? Żeby ona nie szła na marne. Bo dużo w życiu tej energii naprawdę przebimbałem. Bardzo dużo, a teraz wiesz... Odbudowujesz. Mam przynajmniej już nie chcę, wiesz, więcej. No. Mm-hmm. To tak jak wybrzmiało w tym podcaście u Michała Each One Teach One, nie? Ty chyba rok temu się pojawiłeś i tam mm-hmm. był gruby temat, no gruby, jak moim zdaniem gruby, o masturbacji. Mm-hmm. I to tam też fajnie wybrzmiało, no bo przecież akt seksualny jest tworzeniem chyba największym, jaki można sobie wyobrazić, tak sobie myślę, bo przecież tworzymy człowieka. To coś, dotarłeś do momentu, w którym, bo wspominałeś o tym, ale chyba to nie wybrzmiało. Co z tą energią, nazwijmy to, dużej ilości onanizujących się mężczyzn? W sensie, to z nią, jak się tak, dzieje na świecie? Bo to wiesz, jak teraz coś będzie słuchał, to powiem no, ale wiesz, patrząc na to, na ten nasz świat, co się dzieje, no to my dużo energii tracimy na wszystko. Jesteśmy teraz bardzo nie dbającą o to cywilizacją. Wszystko, wiesz, jest na krótko robione. Kiedyś jak coś było, chociażby krzesło, to można było 100-200 lat na nim siedzieć, a teraz... Masz rację. Jest wszystko tak na chwilkę, a ile na to idzie energii przecież. Na wszystko idzie dużo energii. I byłem u takiego znajomego, który właściwie większość rzeczy w swojej pracowni, wyobraź sobie, że ma robione ręcznie. I jakby czułem w tym, od szklanki zaczynając, tam kubeczka, stoliczka, czajniczek pukany muteczkiem, żeby ładnie był taką kulą. I jakby jest w tym różnica, że widzisz, że ktoś to włożył w swój wkład jakiejś energii, nie? Mhm. A to, co ci tam IKEA wypluwa, po prostu trzymasz z automatu jakieś szklanki, to czy meble. No ale to jest wszystko efekt tego, że jesteśmy cywilizacją, która nie bierze odpowiedzialności tak naprawdę za nic już. I jako pojedyncze jednostki, bo już nie mamy siły, bo myślimy, że jakoś to będzie, bo nic nas nie interesuje, nie bierzemy odpowiedzialności za to, skąd się bierze jedzenie, jak się coś buduje, czy jak się... Za siebie nawet nie bierzemy. Nawet za swoje odchody nie bierzemy już odpowiedzialności. Za nic. Wszystko, no za nic. Słowo odpowiedzialność też ze swoją małżonką rozkminiłem. Tym bardziej za nasienie. Czym jest słowo odpowiedzialność dla ciebie? Jak ona dla ciebie brzmi? Odpowiedzialność... Bo ja z małżonką Dieterem właśnie podczas rozmowy z nią, taki nagrywamy sobie podcast w naszym domu spokoju, że odpowiedzialność to jest moja odpowiedź na to, co mnie spotyka. Nie wiem, czy to stąd to słowo pochodzi, ale tak mi to przyszło, że tak bym je wytłumaczył dziecku. Odpowiadam na to, co mnie spotyka w życiu. Nie? No tak. Pewnego rodzaju odpowiedź, a taką odpowiedzią są decyzje, które są świadome. Im bardziej świadome, tym... A jak ktoś leci na automacie, no to nie ma w ogóle tej świadomości, że on leci na automacie, tylko sobie nawykowo, że jest dzień na dzień i w ogóle się nawet nie zastanowi, nie? No tak, ale to też wynika z tego, że jakby nie mamy już, nie jesteśmy połączeni z tym duchem źródłowym, z tym, który powoduje, że właśnie malujesz ten swój obraz przyszłości dla siebie, dla dalszych pokoleń. Żyjemy w czasach, gdzie jest, wiesz, prawdziwa pandemia, bezpłodności, singlozy, to są prawdziwe pandemie, które teraz dotykają świat, a jakby w ogóle się nie przykłada do tego wagi, bo to jest wręcz mile widziane teraz w czasach, kiedy się mówi, że jest za dużo ludzi, że dobrze, żeby było mniej, bo przecież wiesz, no. Więc takie społeczeństwo jest na rękę tym, co tutaj reżyserują sobie wiele rzeczy. Ponieważ właśnie nie biorą odpowiedzialności i można łatwo nimi tam manipulować, sterować. Rzucić z jednej strony kilka marchewek, a z drugiej strony już tam, wiesz, ten cyberkołchozik tam coraz pieczołowiciej budować i tam wystarczy, żeby w każdym
Blockhouse'ie był darmowy Netflix i już wszyscy będą zadowoleni. Niesamowite programowanie, nie? To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Pamiętasz taką historię, że kiedyś w serialu amerykańskim lata temu wprowadzili, że w sobotni wieczór, kiedy na imprezie w Stanach Zjednoczonych, to w filmie mówił, w serialu, był ktoś, kto mówił stop, ja nie piję, żeby sprawić, jakby dobra intencja tych rządzących, żeby zawsze znaleźć się na imprezie ktoś, kto nie pije, żeby jeździł samochodem, tak? Super, fajnie. I to podobno zadziałało. Więc wyobraź sobie, ile rzeczy, których nie zdajemy sobie sprawy, też działa, jakby się programuje, nie? Jak wyglądają związki, jak wygląda bycie nastolatkiem, jakie są relacje, że ojciec tak wraca, matka to robi, rozumiesz? Wiesz, no tak ja, jest to! Ja nawet już nie mam telewizora od lat. To też był jeden z momentów, to tak jak rzucałem alkohol, masturbację czy narkotyki, tak samo rzuciłem telewizor. Wyrzuciłem telewizor. I ogólnie, no, zwłaszcza ten program, to też piękna nazwa, program, właśnie, który program masz, w telewizji. Tylko masz jedyny tam dostępny, nie? Bo przynajmniej w sieci to jeszcze w miarę możesz sobie coś tam wybrać, chociaż i tak algorytmy raczej nie podsyłają tych sprzyjających. Chociaż po dłuższym czasie na Instagramie już pokazują mi się te rzeczy, które mi interesują. No jak tam sobie wydepczesz ścieżkę, tak. To tak, ale musisz naprawdę się postarać, tak. Żeby nie widzę już, że tak powiem, cycków gdzieś tam dotrzeć, no. Ale a podobno 90% internetu to pornografia, czy w ogóle jakieś tematy. Tak, to mnie zdziwiło ostatnio właśnie, że dziewczyny na Instagramie pokazały mi się takie ze dwie rolki, że dziewczyny robią taką rzecz, wiadomo jaką, a ona tam udaje, że coś, ciasto tam ubija, czy coś, ale gesty, ciało i mowa, wszystko wiesz, jak wyglądało, w jaki sposób to robią. I to nie jest zakazane. Rozumiesz? Tak, oglądajcie. I wchodzę na jej kanał, milion followersów i ona wszystkie takie rzeczy robi, że wypina tyłek do kamery, ale majtki, wszystko widać z tych majtek i w ogóle, nie? I mój 13-letni syn może to oglądać, bo to nie ma żadnych filtrów. Na szczęście nie ma telefonu. No, co zrobić? Jak się śledzi takie tematy jak Agenda 2030 i tego typu rzeczy, no to tam dużo różnych dziwnych tematów, które teraz jeszcze moralnie są, że tak powiem, nie aprobowane przez dużą część społeczeństwa, no to są w planach, żeby jednak tutaj nam wklepać, żeby była na to zgoda. Co na przykład z takich szalonych rzeczy, pamiętasz? Chociażby pedofilia. Że co? No bo przecież dzieci mogą mieć ochotę na miłość, prawda? Zabronisz im? Chcesz im zabronić czegoś? To przecież mogą ci odebrać prawa rodzicielskie. To nie jest mój wymysł. To jest jeden z tam z normalnie gdzieś tam jak ktoś prześledzi te zapiski oficjalne. Okay. Które nie są gdzieś tam oficjalnie na sztandarach, ale jak ktoś jest wnikliwym obserwatorem, no to wiadomo, że ten temat też. Stąd takie działania w ogóle, tam cała ta filozofia gender, która z jednej strony wiadomo, że trzeba umieć patrzeć na różnego rodzaju odmienność i tak dalej z szacunkiem, jako odpowiedzi biologiczne przodków z historii, zdarzeń i tak dalej. No to ta tolerancja jest jak najbardziej potrzebna i zrozumienie. Ale z drugiej strony ma to też swoją ciemną stronę, czyli właśnie wpychania w taki jakby ten tylko światopogląd i w takie rozwiązania i tylko jakby nie szukania przyczyn, tylko jakby pielęgnowanie tego stanu rzeczy. To jest myślę takie ryzyko tych... Tego nie słyszałem. Kiedy zapaliło ci się lampka z masturbacją? To tak może jak ktoś słucha, to sobie weźmie od ciebie lekcję. Często mi się zapalała, tylko nie miałem w ogóle motywacji, siły, wiary w pomoc to, że... Z zewnątrz, czy sam do widzenia nie będę sięgał do tego? Wiesz co? Czekaj, co tam takiego było? No jakby miałem takie wewnętrzne przeczucie, że to jest po prostu największy kanał ubytku energetycznego, jaki mam. Więc zdając sobie z tego sprawę, myśląc o tym ciągle, spowodowało to, że po prostu, wiesz, już miałem trochę taki wstręt do samego siebie. I no, to było bardzo męczące. No, i w końcu podjąłem decyzję, żeby coś z tym zrobić. No i się udało, na szczęście. Samemu, czy jak z pomocą jakiejś terapeuty?
Co, wtedy już znałem swoją żonę, więc ona tam na różne sposoby też ze mną pracowała. To był wynik może jakiejś historii rodowych? Czy nie? Kompletnie? Czy raczej nawykowość i tego lat młodego? Wiesz co, mówi się w ustawieniach, że jesteśmy tutaj po to, żeby rozwiązywać problemy seksualne naszych rodziców, emocjonalne dziadków i duchowe pradziadków. Okej. Więc prawdopodobnie gdzieś to tam się też już nawarstwia, że gdzieś, że te sfera sakrum z jednej strony, która była gdzieś, wiesz, bardzo tak w sposób taki fanatyczny utrzymywana w świętości, ale to nie było, jakby już ludzie nie kumali, czemu to służy, czemu to się dzieje, że to było takie opresyjne, takie, wiesz, takie kurde wymuszone, a ktoś i tak robił coś za plecami, że to przez pokolenia jakby straciliśmy wiedzę, czemu to w ogóle służyło, że się kojarzyło to tylko po prostu z jakimś takim po prostu wymaganiem, bo tak, bo ktoś chce i tyle. Więc naturalnym procesem było zrobienie czegoś w drugą stronę, czyli pójście w ten wolny seks i cała ta pornografia była trochę odpowiedzią na to właśnie takie osaczenie tymi obostrzeniami, które już nie wynikały jakby z głębokich przemyśleń, z kontaktu z duchowością, tylko były jakimiś takimi pozostałościami skamieniałymi po tym, przy których po prostu człowiek czuł właśnie, wiesz, że im bardziej czujesz presję, tym bardziej chcesz zrobić coś na odwrót, nie? I myślę, że to był tego efekt. No a teraz jednak sobie dzięki temu przypominamy, że to jednak nie było tak bez sensu wszystko, że to było potrzebne, tylko forma, w jakiej to było wdrażane, pilnowane, była już zdeformowana. Tak. A w jaki sposób teraz rozładowujesz swoje napięcia? No są różne szkoły, wiedza tantryczna cała i tak dalej, przekierowywanie energii na inne czakry, na pole serca, na twórcze, te różne sfery, bo to jest energia twórcza, to jest energia do tworzenia ogólnie, no ta energia seksualna to jest energia, która po prostu, wiesz, no, nakręca ten nasz cały biologiczny świat. No ale kiedy chcemy z niej skorzystać, to za pomocą odpowiednich ćwiczeń, ja się tego uczę, nie jestem w tym w ogóle, to ja to robię tak, wiesz, po omacku trochę, ale jakby mam świadomość tego, że do tego to powinno służyć, w teorii przynajmniej, no żeby tak sobie to za pomocą różnego oddechu, za pomocą medytacji, za pomocą myśli przekierowywać tę energię w te miejsca, gdzie chcemy, żeby ona po prostu się przejawiła, zamanifestowała. A jak to się, bo wiesz, słowo czakry to wszystko brzmi jak trochę jednak z Dalekiego Wschodu, a jak to się ma do naszej tej ziemi słowiańskiej? Czy to... Wiesz co, nie wiem, no jak zwał, tak zwał, no w słowiańskiej wiedzy też podobno są czakry, tak? Może mają jakieś inne nazwy, nawet jest ich podobno więcej, są jeszcze w różnych miejscach w ciele, tak więc to jest, wiesz, no... Bo to też może, kurde, jest wpływ czyjś, wiesz, ze wschodu, w sensie, no Steve Jobs chociażby przecież medytował, mindfulness, to wszystko też tak trochę sobie przyszło. Wiesz, no nie wiadomo co, gdzie, skąd, do kiedy przyszło, różne są teorie, że Wedy, te hinduskie powstały pod inspiracją Wed słowiańskich, że te ludy stąd tam przenikały, że stąd Kahuni też pochodzą, że są w Indiach przecież biała rasa jest, jakiś tam ludność, gdzie tam podobno tam... Bo tam ta kastowość jest, że się nie mieszają, więc tam są niebieskoocy, biali ludzie w Indiach, gdzieś tam jest jakieś takie plemię, które być może jest właśnie... Ja to tam nie wnikam w to, wiesz, no najważniejsze... Dla mnie to działa, jakby, dla tak? Dla mnie już nie są tak ważne więzy krwi, tylko więzy ducha, więc jeżeli korzystamy z boskiego Wi-Fi, ze świadomości Chrystusowej, z pola Akaszy, tak. Nazywajmy to, niech każdy nazywa to jak chce, póki potrzebuje w ogóle to jeszcze nazywać, ale jak już czujemy, do czego to nam ma służyć, że dzięki temu możemy, wiesz, żyć w zgodzie ze sobą, ze światem i czerpać i rozwijać swoje potencjały tutaj tak, żeby się żyć bardziej w zgodzie z tym źródłowym oprogramowaniem, mówiąc nomenklaturą chrześcijańską, podobać się Bogu. Co mnie się to określenie podoba, ja sobie oczywiście wyobrażam po swojemu, ale no to myślę, że to wtedy... Jest okej. No, myślę, że są na tym świecie ludzie, którzy, no bo jest którzy nie słyszeli o Chrystusie, a i tak, jeśli żyją zgodnie z tą
z tym, o czym on mówił, z jego słowami, bo czułem, że podświadomy, że to jest właśnie to źródłowe, co płynie z góry, bo ta wiedza jest, ta źródłowa jest ta sama, no ten Bóg przecież jest dla wszystkich ten sam, tylko każdy po swojemu go nazywa. Inne interpretacje, tak, żeby zarządzać. Jak ja jestem przecież, dla kogoś jestem paprodziadem, dla kogoś jestem synem, dla kogoś jestem... Tak, poczekaj. Wiesz, mam tyle określeń na mnie w może szkole, być. U mojej rodzalki, w pierwszej klasie skończę w tym roku, i w szkole pani dzieciaki, 20 dzieciaków, dało jej na zakończenie roku, każdy narysował panią Monikę. I wyobraź sobie, wtedy tak uzmysłowiłem sobie, że każdy widzi inaczej. Banalne, ale ona istnieje w 20 wersjach. No, i tyle... to teraz sobie wyobraź, że Boga opisuje ci parę miliardów ludzi. No i tutaj jakby ja do tego nie przykładam jakoś tam specjalnie wagi do tego, jakich tam słów używam, bo bardziej chodzi mi o to, żeby co za tym słowem stoi. Mm-hmm. Jaka energia, jaka myśl, czy ona służy życiu, czy nie. Czy ona służy temu, by od kogoś pobierać energię w sposób ukryty, czy żeby jednak szła ta wymiana, żeby była... żeby to była tutaj jasność w tym aspekcie, żeby te słowa nie były egregorami, które odbierają siłę i nic nie dają w zamian, tylko żeby tutaj było zawsze świadomość tego, że ta równowaga w braniu i dawaniu na różnych płaszczyznach tych i materialnych. Tylko jak tą równowagę, wiesz, mieć potencjometr do niej, wagę, no dosłownie. Ale to jest cała ta wiedza tajemna, tak zwana tajemna, no o tym mówi, jak się tego uczyć, jak to wdrażać, no. W szkole tego nie uczył. Zapraszam do Akademii Pana Paprodziada na wykłady. No to o męskości chcę tym tutaj zaraz zapytać. Kim dla Ciebie jest mężczyzna dzisiaj? Bo pokazywany jest od filmów, zaczynając przez Instagramy i kończąc, nie wiem, pewnie na wielu książkach. Mężczyzna. I potem 90% chłopaków jest sfrustrowanych. No tak, no bo żyjemy w czasach, gdzie to wszystko już jest troszkę wypaczone, odwrócone, właśnie nie po to, żebyśmy kumulowali energię, tylko ją tracili. A to raz. Tracimy energię, to też nie tak, że ona sobie idzie gdzieś tam w niwecz, tylko zawsze gdzieś tam ktoś z tego w jakiś sposób korzysta. Z tego, że my słabniemy, że ta energia, bo ona ciągle tutaj nie znika, ona ciągle jest, więc... Takim najlepszym przykładem tego, jak to się zmieniło, jest... w czasach obecnych podejście do wieczorów kawalerskich, które w moim odczuciu kiedyś były momentami, kiedy się mogłeś nasycić, odkryć w sobie męskość, czerpać ją ze swoich druhów, przyjaciół, braci, żeby wspólnie czegoś poszukać, coś odnaleźć, wspólnie sobie, wiesz, sobie doradzić coś, żeby być silnym. Odkryć tę męskość. Tak, żeby pójść tak naładowanym. Poczuć wsparcie innych mężczyzn. Naładowanym w ogóle, na wielu poziomach. Pójść w ten związek, do tej odpowiedzialnej roli. A dzisiaj jak to wygląda? Czy ty słyszałeś, że pod Warszawą wygląda, że jest taki ośrodek kontenerowy, w którym jest 20 imprez naraz. Wszystko jest tak zrobione, że można było rzygać po ścianach i łatwo to sprzątać. I przyjeżdża się nawalić, wyobrażasz to sobie? Jest tak, nie dziwi mnie to. Nie słyszałem o tym, ale nie dziwi mnie to, bo to już jest ten poziom, gdzie tam no, ta ślepa uliczka, w którą nasza cywilizacja zabrnęła, jest całkiem długa, ale mam wrażenie, że już gdzieś tam się zbliżamy do tego końca, chociaż wiesz, to nie wiadomo, co to jeszcze, wiesz, te czasy AI i tego transhumanizmu, dokąd one nas doprowadzą, czy to nie okaże się nagle, że przejdziemy w tej ślepej uliczce na jakiś nowy level. Ale jakby spoko, wiesz, ja jestem wierzącym człowiekiem, więc i tak uważam, że to wszystko nie jest dziełem przypadku i do czegoś jest potrzebne. Rozpuścisz włosy? Jest dywersyfikacja? Mogę, jest dywersyfikacja w przyrodzie. Więc niech każdy sobie robi to, co wiesz, co potrzebuje. No. Tylko wiesz, no. Oni sobie, no ale tak, no to też, ja już też postanowiłem, że nikogo na siłę do niczego nie będę ani przekonywał, ani prosił, ani pokazywał, ani uświadomił. Jest okej. No, wiesz, no kiedyś pewnie chętnie bym poszedł do takiego kontenera na melanż. A teraz... Bo twój kawalerski jak wyglądał? Był takim właśnie
męskim kręgiem? Mój już, mój był jeszcze nie aż taki, jakbym teraz sobie to już wyobrażał, ale, ale już no nie upadlałem się tam. Raczej kumulowałem energię, niż ją jeszcze bardziej wytracałem przed tak ważnym życiowym wydarzeniem. Już to wiedziałem wtedy, żeby o to zadbać. To co na tych męskich kręgach, powiedz, robicie? Co ty tam prowadzisz? No właśnie, między innymi uczymy się tego, jak dbać o tę energię. Jak uczymy się poznawać siebie? Narzędzia, które pomagają nam w tym, by pracować ze sobą, właśnie po to, by nie ulegać naszym destrukcyjnym programom, by nie tracić tej energii, by dbać o siebie, o relacje, o związek, o to, co powoduje, że jesteśmy zasilani, że mamy w życiu harmonię, że mamy spokój jakiś wewnętrzny, przynajmniej w tych aspektach, na które mamy wpływ, żeby tam sobie po prostu nie robić pod górkę. No i też taką podstawą do tego jest tworzenie takiego archetypu mężczyzny. No jaki on jest? W sensie z wiedzy? Tych kropeczek do połączenia z różnych wiedz jest sporo. I z tej psychologii słowiańskiej, można powiedzieć, która gdzieś tam też coraz bardziej wybrzmiewa. I z filozofii chrześcijańskiej, gdzieś z buddyzmu. No z różnych stron, jak te kropki pozbierasz, no to się tworzy pewien taki archetyp. No i potem się zastanawiamy, co z tego archetypu my mamy w sobie, czego mamy za dużo, a czego mamy za mało i z czego to się wzięło. I jak to można teraz naprawić, jak to można poukładać. To jest do tego praca na poziomie i fizycznym, żeby zadbać trochę bardziej o ciało, ale także i duchowym, stąd też i ćwiczenia ustawieniowe. Spojrzeć do obiektywu? Różnego rodzaju medytacje, dużo teorii na ten temat, żeby poukładać w głowie, bo jednak umysł lubi sobie, wiesz, coś zrozumieć, wtedy się jakby łatwiej uruchamia serce, czucie, rozumienie. Płacz, pojawia się też chęć w ogóle do tej zmiany, pojawia się ta siła. I jednorazowe takie wydarzenie z tobą wspiera, jakby jest taką podwaliną do tego, żeby iść swoją drogą od siebie? Okazuje się, że tak, że dla wielu mężczyzn była to bardzo fajna trampolina do tego, by w końcu coś w życiu zmienić. U jednych to były drobne zmiany, ale istotne, a u niektórych naprawdę się bardzo dużo pozmieniało, że jak potem się gdzieś spotykamy na festiwalach, koncertach, czy przy jakichś innych sytuacjach, to się okazuje, że naprawdę no, bardzo zaskakujące rzeczy się z ludźmi dzieją po tych warsztatach. Trudno mi jest o tym mówić w taki sposób, bo raczej... Bo brzmi jak reklama. Wolałbym, żeby tu ktoś powiedział, kto był po prostu. No ale ty też coś czujesz tam. Ja się cieszę, że to jest prawdziwe. Czujesz, przekazując im to, że to jest twoja rola w życiu trochę też? Jakby? Teraz tak. To jest nowy etap właśnie, co wcześniej też zacząłem mówić, że to też się na to przestrzeń pojawiła dzięki tym obostrzeniom, że nie można było koncertować i robić różnych rzeczy, więc się zacząłem zastanawiać, co ja teraz mogę nowego zrobić, nie? A już jakiś czas za mną chodziło jakaś forma właśnie kręgów męskich, coś w rodzaju warsztatów, tylko ciągle czułem, że jeszcze... Rzeczy niegotowy, może jakiś lęk przed wyjściem ze strefy komfortu, wiesz, do takich rzeczy i się ciężko idzie. Zwłaszcza jak ja też pracowałem wtedy, cały czas pracuję z relacją z ojcem, więc a to jest, jak nie masz tej odwagi, by pójść do nowego, no to wiadomo, że ta odwaga jest potrzebna, żeby przyszła do ciebie właśnie od tych, co są za tobą, czyli głównie od rodziców, od ojca tutaj, więc... Więc jakoś gdzieś tam pracując z tymi tematami, w końcu to też do mnie przyszło, że się odważyłem i po paru warsztatach okazało się, że spadło też ze mnie takie poczucie, czy to będzie faktycznie tym, co sobie wymyśliłem. Tak, że to jednak działa, że jest skuteczne, że jest warte tego.
ile to jest warte, więc ta równowaga w braniu i dawaniu, to jest dla mnie też ważne, żeby to było zrozumiałe. Aczkolwiek też jakby nie zamykam się na pomaganie, bo na każde warsztaty zapraszam kogoś, kto potrzebuje pomocy. Więc... W sensie nawet bez pieniędzy, rozumiem, tak? Tak, tak, to wtedy trzeba tylko sobie zapłacić za pobyt i transport, jedzenie. No, bo zawsze to jakby... coś. A bywa jeszcze taki moment, który Cię wrócił, że się czegoś wstydzisz? Tak, tak serio, tak? Tak, 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 tak. Jak robię coś niezgodnie z tymi źródłowymi prawami i widzę, że po prostu wymiękam, to mam od razu taki moment, że się wstydzę, jak gdzieś tam się rozzłoszczę, jak się obrażę, jak w jakąś słabość, jak nie panuję nad sobą. Mm-hmm. Jaki aspekcie. To jest moment właśnie, że nie panujesz nad sobą? Czyli przekraczasz... Na przykład wkurzy mój ojciec, to po prostu, wiesz... Ale co, czy co, on trafi w moment, czy... Bo to relacja z ojcem jest zupełnie inna niż z kim innym, no bo no to tak, jest... No zawsze najbardziej wkurzają nasi najbliżsi, bo oni są najbardziej do nas podłączeni i najbardziej nas potrafią... trafić w ten, więc każda taka sytuacja, kiedy wymiękam, no to od razu po prostu się tak trochę wstydzę. No wiesz, też wiem, że ten wstyd to jest najniższa wibracja, mm-hmm. więc nie pielęgnuję tego w sobie i nie chcę w tym za długo trwać, ale też sobie na to pozwalam. No też nie pałuję się z tego względu, że tam wiesz, no jestem też tylko człowiekiem, też ciągle powtarzam to na każdym kroku, że też ciągle się wszystkiego tego uczę, że też jestem mega niedoskonały i to jest... I masz prawo. Wszyscy jesteśmy doskonali tylko w jednym. No, w czym? Jesteśmy doskonale niedoskonali. Mhm. To taka trochę zabawa tak, słowem, tak. Ale jednak no... Nie, bo szukam często, że... często nagle to mi się pojawia, jakby jak chcę coś wytłumaczyć, to mi się pojawia. No. Mam wrażenie, że rodzimy się doskonali, zakładając zdrowi i jakby, wiesz... Nie? Nie. To przez wiesz co, widać już, że po tych przypadkach, kiedy się rodzą dzieci, umierają na przykład, albo umierają przed porodem. Więc to jest, wiesz, to jest. No, my niesiemy jednak to wszystko. My jesteśmy ciągle. Wiesz, to nie jest tak, że to są osobne byty i osobne karty, tylko to są pewnego rodzaju już ładunki, które. Się biorą, wiesz, z mamy, z taty, a oni z wcześniejszych, więc gdzieś tam jesteśmy ciągle no, tymi odpowiedziami biologicznymi naszych przodków. Więc dostajemy od razu w pakiecie różne już jaśniejsze i ciemniejsze sprawy do załatwienia. Trochę talentów i trochę gruzu, nie? Ale to jest normalne, to jest piękne, tu się nie ma co, wiesz, z tym właśnie też pałować jakoś specjalnie. Im bardziej ta wiedza wypływa, tym większy mamy wpływ na to, żeby też no, o to dbać. Bo kiedy o to dbamy, no to faktycznie się sytuacja oczyszcza, klaruje, harmonizuje i jesteśmy w stanie zapobiec bardzo wielu trudnym sytuacjom dzięki temu. Wiadomo, że nie wszystkiemu, bo to już praca pokoleniowa, ale im wcześniej zaczniemy, tym szybciej przyjdą efekty, które naprawdę powodują, że zaczyna się żyć. Uwalniać. Z większą, wiesz, pełną piersią zaczyna się oddychać, że się zaczyna człowiek już tak nie... Nawet umieć się ucieszyć trudem w życiu. Mm-hmm. Jest zacenić go. Przyszła mi taka myśl, że szczęście to jednak jest to i to przyjemne i nieprzyjemne. I to jest wielkie szczęście, umieć się to dostrzegać i tym cieszyć. Że te trudne chwile przecież nas rozwijają, nie? Ale znowu system pokazuje nam, że wszystko szczęście to jest tylko w dobru, w pięknych chwilach. No ale już nie patrzmy na ten system. Już no ale wiesz, no chodzi mi o to, no, chcę też, bo myślę, no że tak. Część ludzi, wiesz, o to mi chodzi, nie? No tak. Moje tak. Dziecko najstarsze też myśli, że wszystko te wszystkie to obrazy, to dobre, którymi nie? nas absorbuje i otacza i nas wciska od już, wiesz, od tego momentu, gdzie sobie po prostu już nie masz już zero po prostu kontaktu ze sobą, ze światem. Praktycznie już ostatni moment. Jest taki rysunek, jak się rysuje energię człowieka, no. Stoi sobie ludzik, no i ta energia tak przepływa, tak tu z czakry korony wychodzi i wraca do stóp, ze stóp też wychodzi, wraca tutaj, to przelatuje w różne... I ma to kształt takiego jakby jabłka, tam, symbol jabłka. I wystarczy nadgryźć ten przepływ, żeby coś w maszynie już zaczęło szwankować.
Stąd logo, w którym jest nadgryzione jabłko, dla mnie jest bardzo wymowne i jakby jestem pełen podziwu za otwartość, otwarte karty. Niby tam słyszałem, że w biografii jest napisane, że to dlatego, że sobie jedli po prostu jabłka ci studenci, jak mieszkali gdzieś tam w sadzie jakimś. Spoko, bo być może jedli, być może faktycznie też. Nie, no Jobs był fruterianinem, tak? No, więc jakby myślę, że też w tym może być jakaś tam... przekaz podprogowy. Pozdro dla kumatych? Zostawiam to już, wiesz, niech każdy sobie to ze swojego punktu widzenia i poziomu świadomości czy tam światopoglądu zrobi z tym, co chce, tak, ale tak czy siak, no jakby wiesz, te obrazy są nam wtłaczane, takie filmy jak Black Mirror chociażby, czy te cała seria tych różnych science fiction, które tam nam wizualizują konkretny obraz przyszłości, począwszy już od książki Aldu Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, to trwa już, to programowanie od dosyć dawna i jakby gdzieś tam idzie to na jakimś poziomie zgodnie z planem, ale równolegle powstają też inne obrazy, chociażby bardzo silny obraz wykreowała postać Władimira Maigret i książka Anastazja o tej wiedźmie syberyjskiej, która nagle tak urzekła ludzkość na świecie, że zaczęły powstawać wioski anastazjowe, że to zaczęli, w ogóle w niektórych krajach ta książka już jest zakazana. Jest naprawdę mocny temat. No, dla mnie to jest jeden z najważniejszych teraz pozycji dla osób, wiesz, szukających alternatywy, szukających jakiegoś czegoś, co ma ich pobudzić, dać jakiś sens, nadać życiu nowy, bo to jest też, myślę, ważne. To jest też, czego szukamy na tej akademii, na Papro Akademii, to też szukamy właśnie tego sensu w życiu, bo mężczyzna powinien mieć cel. No a jeżeli ten cel czuje, że on jest, że to nie jest do końca jego cel, tylko gdzieś... Wgrany, to rodzice mówili, mówi się informatyka albo na prawo. Tak, tak. No, ja w zeszłym roku podjąłem też szkołę Wiktora Frankla, nie wiem, czy znasz, który przeżył Oświęcim. Ani Wiktora, ani Franka. Wiktor Frankl, który przeżył Oświęcim i potem dołączył do szkoły psychoterapeutów nurtu tego wiedeńskiego. Logoterapia od sensu życia właśnie, wiesz, bo to jest też często pytanie, pytam się ja swoich rozmówców właśnie o sens życia i naprawdę sporo ludzi jakby tak ad hoc nie wie. W sensie, no żyjemy sobie z automatu, jestem, bo żyję, ale jakby tak głębiej, no to już się... A to poczekaj, sens życia. Tak, nie? A to napędza, przecież ja wiem wtedy, po co jestem. Ja sobie taki czas temu już mam wrażenie, odkryłem, jakby to jest taki ten... No, miałem chwilę słabości, wiadomo, no teraz mam akurat troszkę gorszy czas z różnych powodów, ale... Ale wiem, że będzie lepiej, no bo to jest po prostu życie, fala, to jest dzień i noc, a my byśmy chcieli, żeby świeciło słońce, a nie, ona też lista noc. Jakby. Dopóki super. Jest fala, to znaczy, że jest dobrze. No tak. Jak jest i źle, i dobrze, to znaczy, że jest dobrze. No tak jest, tak, tak. O. Więc można się cieszyć. Tak. I wtedy faktycznie może to czasami wyglądać na to, że człowiek już mu się klepka odkleja, jak się zaczyna cieszyć, gdy się dzieją trudne rzeczy, ale myślę, że to jest pewnego rodzaju taki no, sposób też właśnie na takie zdrowe przetrwanie jakichś różnych trudnych sytuacji. No. Dla mnie taką trudną sytuacją był, wiesz, to sposób, w jaki rozstałem się oficjalnie z Wonky One'em, bo myślę, żeśmy rozstali wcześniej, ale jakby tam czekaliśmy na to, aż będzie jakieś oświadczenie czy coś, żeby puścić w końcu te informacje. No tam były z tym różnego rodzaju problemy, ale to akurat już troszkę naświetlam temat w swojej tej biografii, o co tam chodziło, żeby trochę transparentnie tam te sytuacje nakreślić, bo wiele osób na to zwraca uwagę, dla wielu Wonky One był, wiesz, czymś naprawdę ważnym w życiu, nie tylko dla nas, ale jakby jedni mają pretensje do tej strony, inni do tej, jedni do chłopaków, inni do mnie, a zamiast odpuścić, zrozumieć, że tutaj po prostu się działy różne rzeczy, no to i taki był kolej. No w każdym razie ten moment był bardzo dla mnie trudny.
I gdyby nie ta cała wiedza, którą już wtedy dysponowałem, radzenia sobie i widzenia w taki sposób, no to myślę, że mógłbym się jakoś mocno rozłożyć fizycznie, zdrowotnie, podupaść. Mm-hmm. A tak to tam trochę jakichś problemów z trawieniem gastrycznych, jakichś tam lekkich parę podziębień i jakoś to przeszło, nie? A wiem, że różnego rodzaju takie sytuacje szokowe, no to ludzie potem przypłacali różnego rodzaju dolegliwościami poważnymi. No, sam byłem w szoku, jak dowiedziałem się już też trochę wcześniej właśnie od jednego z was, że to koniec, więc jakby myślałem, że to trochę żart, no ale z drugiej strony, tak, pierwsza myśl to była trochę taki kurw po prostu, no bo jednak halo, dlaczego? Ja już dzieci wychowuję na was, jakby na waszych słowach, muzyce, nie? Przecież wy to byliście tak otwarci na dzieciaki, na koncertach, że to się w głowie nie mieści. Mało gdzie i kto tak jakby to uniósł tą energię. No ale wszystko się kończy w życiu. Słuchaj, jakby wiedzę, no, z tego co wiem, Łąki Łan się nie kończy. Szykują nową płytę, ma być w przyszłym roku. No kto tam zaśpiewa? No tam zawsze było śpiewających przecież chłopaków sporo. Ale nie ma takiej energii, no, to nie będzie to samo. Słuchaj, ale to na, też jest coś, fajne. Coś na pewno tak, będzie. Coś będzie. Jakby ja też... No kombi też jest i kombi ze słów. Ja nie będę zakładał kolejnego Łąki Łana, nie zamierzam, bo to nie o to mi chodzi. Ja mam jakby, wiesz, nie... Widzę wartość w tym, co mi to dało i co nowego do mnie przyszło i chcę tam teraz... Ale jakby do ciebie się nie odezwali, słuchaj Włodek, ty jednak, my cię kochamy, strasznie tęsknimy, weź byśmy coś nagrali, poszedłbyś? Pewnie, że tak. Już tak kiedyś było, może tak kiedyś znowu będzie. Ja tam się nie zamykam, nie mam z tym, wiesz, problemu, że teraz nie, już więcej się z wami, nie chcę z wami widzieć, nie. Słuchaj, wiem, że jestem trudnym człowiekiem. I rozumiem, że mogą mieć w pamięci to, że tam trudnym jak się jest, czy to wiesz, znaczy trudnym, no? Trudnym, kiedy musisz funkcjonować z kimś, kto ma inny światopogląd i jakby się rozmijają... Czy to mówi o braku akceptacji? No trochę? Wiesz, no to trudno akceptować siebie, kiedy jakby wiesz, no ja faktycznie zagrażałem temu zespołowi już po prostu. Moje podejście... I to, co, ale ty nie pisałeś na stronie, okej, no jakby byłeś liderem, tak, wykorzystam, ale, no wiesz. Ale wiesz, no moje podejście faktycznie spowodowało, że ja, mój foliarski coming out był nie do zaakceptowania przez media, które jakby tępiły tego typu wyskoki, prawda? I to było niedopuszczalne, żeby tak się zachowywać. Więc no ja wiedziałem, że w tym momencie jestem no, kulą u nogi tego zespołu, prawda? Mhm. Więc no... Biorę to na klatę, przyjmuję to, wiem i jakby no kibicuję im, jeżeli chcą tam trwać na jakichś takich zasadach, które im odpowiadają, które gdzieś tam oni to dalej czują, no to kibicuję, wspieram, jakby kiedyś trzeba było gościnnie wystąpić, czy coś znowu nagrać, to dalej chętnie, bylebym dalej mógł. A kto teksty będzie pisał? Mógł być sobą. Czy większość ty pisałeś? To chyba ty, nie? W sumie większość tak, no. No więc trochę... Ale Jamina ja nie napisałem. No to akurat ja, tak. Ale od Jamina się koncert nie zaczynał. I w ogóle on też tak, to Bartka przecież jest tak miłość. Dobrze pamiętam? Tak, tak. Ale przyczyniłem się do Jamina, bo tam go... To trochę była jakaś improwizacja, Nagrałem go. Miałem wtedy komórkę z kamerą jeszcze. Były czasy, jak miałem nowoczesne komórki. A teraz taki masz telefon? Zwykła jakaś taka klasyczna Nokia? No taki z przyciskami. Do SMS-ów, do telefonu, do telefon. A nie mały komputer, prawda. No tak. Nie, jakby... ja bym w to wsiąkł, wiesz, jak ja bym miał to cały czas, to też bym mnie wciągało, żeby tam tu coś, wiesz, przyspieszyć, tu polepszyć, tutaj popatrzeć, jak mi rosną lajki, tu gdzieś coś przekazać ważnego, tu od kogoś coś, wiesz, ja też się tym jaram, jak siedzę przy komputerze, to widzę, że się odpalają te rzeczy i tam potrafię troszkę zanurkować w te odmęty, więc jak ruszam gdzieś, wiesz, lato, festiwale i tak dalej, to laptopa mam przy sobie, ale są momenty, że przez tydzień go nie otwieram, nie, więc... To jest też dla mnie bardzo ważne, żeby móc w ogóle stworzyć sobie takie warunki w życiu, by móc tak żyć, bo to w tych czasach coraz więcej osób już sobie nie może na to pozwolić. A gotówka czy płatność kartą? Jakby nie możesz telefonem płacić, tylko gotówka. Czy masz kartę? Ja to w ogóle przechodzę na srebro. Wraz z Braterstwem Ludzi Wolnych przygotowujemy się na to, żeby już tworzymy sieć osób, które, za które
wśród których możesz płacić takimi medalikami specjalnymi o różnych tam nominałach. A czy to będzie legalne? Medaliki, tak, są legalne. Pieniądze nie są legalne. To będziecie nazywali środkiem płatniczym? Nie, to będzie coś po prostu, za co można kupić spodnie, jedzenie. U mnie będzie można warsztaty za to zapłacić. Okej. Okay. Myślałem, że jako inwestycja. To jest srebro, po prostu srebro. No. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Tylko w takich małych nominałach. Bo że Polska bezgotówkowa się stała i to jest też wszystko fajnie, dobrze przemyślane i to jest wygodne, prawda? No tak, to zwłaszcza tam w Kanadzie CBDC, byłoby, czyli ten pieniądz cyfrowy ogólnie się w Kanadzie pojawiły. Było to bardzo wygodne, jak tam protestowali tirowcy. O to mi chodzi, nie? No. No tak, tak, no to wiadomo, no ten resecik niech się dzieje, niech tam sobie to wszystko jest, wiesz, dobrze, że się dzieje, no ja naprawdę, kto by mnie zmotywował do tego wszystkiego, co się wydarzyło, gdyby nie ten pan Klaus z Hub, czy tam Ferrari. Kochany, ja bym z tobą mógł gadać i gadać, ale już minęło nam ponad godzinę, no. Bo to jest, widzę, że dużo, dużo tematów wspólnych, cudownych, ale myślę, że nam starczy. Bardzo ci dziękuję, że się to w końcu udało. Też się cieszę. Parę odważnych słów gdzieś tam, w sensie myślę, że dla paru osób to może być coś ciekawego do wyciągnięcia. Polecam szczególnie wszystkie twoje działalności, bo one i otwierają serce, i odnaleźć można siebie. Tak, wiele osób tak uważa. Ale jest druga, mniej więcej połowa, która myśli odwrotnie. Sure, foliarz i to tam jeszcze. Ja, sure. No i dobrze, no. Mogą, no. Co zrobić? Nie zawsze, nie całe życie da się. I tak długo byłem po prostu takim uniwersalnym, lubianym paprodziadem, który jest po prostu... Śmieszny, fajny. Fajny, powie coś tam o przyrodzie, o kwiatkach zaśpiewa i jest super, no. Ale mężczyzna nie musi być miły. Ważne, żeby był skuteczny. A ja dzięki temu, że stałem się trochę niemiły nagle, dla niektórych to było super miłe, co robiłem. No to też dużo bardziej skuteczny jako człowiek, jako mężczyzna się stałem. Też fajnie się odkryłeś. W sensie odnajdujesz, widzę, z każdym dniem. I też pewnie te warsztaty cię wzbogacają, doświadczenie. Mnie też. Dla mnie to też z każdego warsztatu na każdy odkrywam nowe rzeczy. To wiesz, to są zawsze jakieś lustra, nie? To tak jak ja robię warsztaty portretu autentycznego w czteroosobowej tylko jakby ekipie. Ale jeździłem po innych festiwalach i widziałem, że wiesz, tam warsztaty polegają na tym, że stoi modelka, no i 10 chłopaków jej robi zdjęcia. Każdy ma to samo. Taki gangbang. Myślę sobie, nie. I teraz jak przychodzi fotograf z fotografem, muszą pogadać, ale tak średnio mi szło, no bo przecież uczyłem się, że tylko się modelkami pozuje. I tu się zaczyna też historia. On doświadcza tego bycia fotografowanym, trudne pytanie czasem usłyszy, albo coś tam. Jednak wyjdzie, a pokaż mi tą stronę, której nie lubisz. No i to jest, ja za każdym razem też... Jakąś, to jest, wiesz, taka energię trochę terapia też od razu, nie? Tak. Fajnie. To jest super. I za każdym razem ktoś coś mi tam też właśnie da, otworzy mi, coś pokaże nowego. Także... A słyszałeś, jak spotyka psycholog psychologa? Nie. I się pyta, o, u ciebie wszystko w porządku, a co u mnie? Dobra. Kochany, dziękuję ci bardzo za tą dobrą energię. Mam nadzieję, że coś przyjąłeś, bo ja dostałem dużo. Mega, bardzo fajnie. Pachniesz lasem. No, bo mieszkałem na działce teraz.